I kolejnym prelegentem naszym będzie profesor Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego i przedstawi nam temat wielokulturowość, transnarodowość, postnarodowość z punktu widzenia śląskiego, tak, ze śląskiej perspektywy, anatomia nowoczesnego regionu. Tak? Dziękuję jeszcze tylko za te notatki. I przekazuję głos panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję organizatorom, pomysłodawcom tego spotkania, seminarium. Wspaniała idea. Dziękuję państwu za obecność. Mam nadzieję, że moja perspektywa, a jest trochę inna, bo nie politologiczna, bardziej kulturowa, narracyjna, odnosząca się do pewnych takich zjawisk związanych z pamiętaniem, wyobraźnią, że także ta perspektywa będzie tutaj przydatna. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego i przedstawiając się dopowiem, że też jestem uczniem wrocławskich śląskoznawców, na przykład profesora Jacka Kolkuszewskiego, profesora Bogdana Zakrzewskiego, profesora Jana Miotka, profesora Jacka Łukasiewicza i wielu innych, którzy przed nimi budowali śląskoznawstwo we Wrocławiu. Moje takie pierwsze naukowe zainteresowania regionem rodziły się na proseminarium profesora Andrzeja Zawady, który wtedy, gdy ja byłem studentem, opublikował taki wpływowy esej Bresław, w którym pokazał przenikanie się tradycji Wrocławia i Breslau w jednym miejscu, w jednym doświadczeniu, w jednej kulturze. Ale oprócz tego od już co najmniej kilku lat działam w takim ogólnopolskim ruchu badawczym Nowy Regionalizm w badaniach literackich, który zrzesza, łączy jednostki naukowe niemal z wszystkich historyczno-kulturowo-geograficznych regionów Polski. Właśnie tu przed chwilą trochę pół żartem wspominałem pani profesor, że najpóźniej Mazowsze dołączyło do tego ruchu, może dopiero w ostatnim czasie odkrywając, że też jest regionem. Ale Śląsk był tam od początku, Podlasie od początku, Pomorze od początku i wiele innych regionów. I nowy regionalizm tym różni się od tradycyjnego regionalizmu, że przede wszystkim opiera się na takim spojrzeniu antropologicznym, postnarodowym, poststrukturalnym. To znaczy chodzi tutaj nie tylko jakby o to, co w regionie jest takie fizyczne, faktyczne, jaka jest historia polityczna czy ekonomiczna regionu, ale także to, jak czujemy przynależność do regionu, jak sobie wyobrażamy region, jak się z nim identyfikujemy, jak konstruujemy, stwarzamy pamięć o naszym regionie. To wtargnięcie antropologii do badań humanistycznych w ostatnich dekadach, bo to są już dekady, sprawiło, że bardziej niż fakty, czasami niż fakty, interesują nas doświadczenia i to, czego chcemy, czego pragniemy, to też jest ogromny motor i polityczny, i sprawczy w dziejach każdej wspólnoty. Dlatego wyobrazić sobie region, o jakim marzymy, jaki chcielibyśmy mieć, to zrobić pierwszy krok w kierunku realizacji tego regionu. I tak, badając przede wszystkim Śląsk, a to jest moje spojrzenie, kiedy mówię Śląsk, to myślę o Wrocławiu, o Żaganiu, Zielonej Górze, Świdnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze. I już od niepamiętnych czasów, kiedy właściwie przekraczałem, jadąc z zachodu na wschód, granicę Góry Świętej Anny, to myślałem, że opuszczam Śląsk. Ale oczywiście dalej na wschód też jest Górny Śląsk, który jest częścią, historyczną częścią tego wielkiego regionu. Także proszę mi wybaczyć, że jako Dolnoślązak Wrocławianin przede wszystkim skupiam się i myślę o mojej części Śląska, nie odmawiając nikomu na Śląsku i żadnemu Ślązakowi ani Ślązaczki prawa do identyfikowania się z dowolną częścią tego regionu. Przez zmiany historyczne trudno mówić o Śląsku no, jako całości w takim sensie polityczno-administracyjnym, ale jeśli chodzi o przeszłość,
i możliwości konstruowania pewnej jakby takiej wspólnotowej śląskiej tożsamości, to jeszcze wiele przed nami. I tak, nowy regionalizm w badaniach literackich zwrócił uwagę na to, że w konstrukcji regionu, oprócz tego elementu świadomości historycznej, elementu pewnych rozwiązań, rozstrzygnięć, negocjacji politycznych, postawy obywatelskiej, musi być jeszcze jakaś dodatkowa treść, powinna być ta dodatkowa treść, która właśnie odpowiada na potrzeby emocjonalne, wyobrażeniowe i doświadczenia ludzi. Kiedy powstawała wspólnota europejska, Unia Europejska, przecież towarzyszyły jej te same pytania. Czy to tylko będzie taki formalna struktura, która rozwiąże podstawowe, ekonomiczne, polityczne potrzeby ludzi, zapewni bezpieczeństwo i tak zwaną ciepłą wodę w kranie? Czy też powstanie coś takiego być może jak głęboka wspólnota europejska, taka transnarodowa i transgraniczna, łącząca ludzi ponad ich identyfikacjami w państwach narodowo-terytorialnych? I jednak marzeniem twórców wspólnoty europejskiej było także to drugie. Nie tylko to pierwsze, zapewnienie bezpieczeństwa i dostatku, ale także to drugie. Zorganizowanie ludzi wokół pewnej wspólnoty tożsamości europejskiej. Chciałbym także tak popatrzeć na regiony w granicach obecnej Polski, przede wszystkim na Śląsk. Ale jak to jest możliwe po tych wszystkich wydarzeniach, zmianach, procesach historycznych, które no, przewróciły do góry nogami Europę Środkową w XX wieku? Jeśli popatrzeć na w zasadzie każdy region w Polsce, to jest to twór, który wygląda jak Frankenstein. Jest poszywany z różnych części i kawałków. Znają Państwo tę prozę pewnie Mary Shelley, która opisała tego stwora Frankensteina, poszywanego przez właśnie doktora Frankensteina z fragmentów ciał różnych innych martwych ludzi. I ten stwór nigdy, mimo że mógł się poruszać, mógł działać, no nigdy nie stał się w pełni człowiekiem. Bo był jednak, jakby można powiedzieć, taką strukturą sztuczną. Nie scaloną jakby w jedną istotę. I jeśli popatrzymy na przykład na Dolny Śląsk, to Dolny Śląsk obecnie składa się z tego rdzenia śląskiego, ale jest też ziemia płocka, przecież historycznie nie była Śląskiem. Dopiero po wojnach śląskich przez Fryderyka Wielkiego ostatecznie została administracyjnie scalona z tym regionem. Są wschodnie Łużyce, na zachód od linii Kwisy i Bobru, wzdłuż tego biegu tych rzek, przebiega dawna, stara, historyczna granica między Śląskiem a Łużycami. I to ciągle widać w architekturze, urbanistyce, nawet pomnikach po stronie łużyckiej, a po stronie śląskiej. Jeśli popatrzeć na tak zwaną ziemię lubuską, właściwie jakby taki konstrukt tworzony po II wojnie światowej, chociaż w odniesieniu oczywiście do historii, do przeszłości, z dużym naciskiem towarzysza Gomułki ten konstrukt powstawał i innych też wpływowych osób polityków, ale także badań historycznych, naukowych, to też jest Frankenstein. Ziemia lubuska to Śląsk, Pomorze, trochę Wielkopolski i kawałek wschodniej Brandenburgii czy Marki. Jak to może funkcjonować jako jednolity kulturowy region? Podlasie to samo. No, o Górnym Śląsku, o województwie śląskim to już nie będę mówił, bo sami Państwo wiedzą, jak to jest podszywane. No i po pierwsze jakby to sprawia, że no, różne wspólnoty, różne tradycje, różne kultury, różne społeczności znalazły się pod jedną taką parasolową tożsamością. A w związku z tym te wspólnoty no, muszą jakby wynegocjować dopiero obraz, model tego regionu, który byłby ich wspólną właśnie małą ojczyzną, tym Heimatem. No, Heimat jest jakby, to jest pojęcie i geograficzne, i historyczne, ale też głęboko nacechowane pewnym myśleniem poniekąd historiozoficznym, skąd to się wszystko wzięło, jaki jest model jakby rozwoju tej małej ojczyzny. Heimat jest wypełniony przecież różnymi afektami, pozytywnymi, negatywnymi, poczuciem jakby swojskości, odrębności, różnymi resentymentami, pretensjami o historię, o przeszłość, o zaszłości polityczne. A od czasu niemieckiego romantyzmu Heimat też jest bardzo naszpikowany metafizyką. Tak można by na ten wątek domknąć. Więc jakby w takich polskich regionach skonstruowanych, można powiedzieć,
za pomocą kreski kolonialnej, bo ktoś po mapie tak rysował, raz rysował pewien dyktator, Józef Stalin, prawda, i tak wyznaczył te granice, a innym razem współczesny polski polityk z różnych powodów, czasami nie do końca jasnych, wyrysował granice województw i w tym miałyby się pomieścić właśnie tak głęboko odczuwane dla nas istotne tożsamościowe regiony. No nie, to się nie mieści. A zatem ja uważam, że trzeba no, mocno przyłożyć się do tego, żeby na nowo wymyśleć, co to jest region, ale właśnie nie w takim sensie administracyjnym, terytorialnym, urzędowym, tylko w tym sensie, z którym moglibyśmy się głęboko utożsamiać, a jednocześnie tak pojemnym, żeby zmieścić to wszystko, co znalazło się w polskich regionach. Zdaje się, że nierealne bez wywołania ogromnych antagonizmów byłoby wyrzucenie tych, którzy w naszych regionach są nieco inni niż my. Ci inni tu zostaną i z nimi będziemy negocjować przyszłość regionu i tego, jak ten region będzie wyglądać. A zatem to byłaby jedna rzecz. A druga rzecz, żeby umocnić tę tożsamość regionalną, no nie wystarczy powiedzieć, my mamy rację, taka jest historia, ten region nazywa się Górny Śląsk, ten Dolny, nic tego nie zmieni. To jest wschodnia Brandenburgia, chociaż leży po stronie polskiej. I faktycznie tego też nawet żadna decyzja administracyjna nie może zmienić. Ale to nie wystarczy. Żeby stworzyć taki region, to musi być też propozycja atrakcyjna. W ramach współczesnego świata, naszego myślenia, naszego doświadczenia, naszej przynależności do jakby takiej kultury globalnej, posługiwania się mediami cyfrowymi, takich, można powiedzieć, zdeterioryzowanych tożsamości, że zarazem jesteśmy tutaj, ale każda z nas przez swój smartfon i różne grupy identyfikacji w tym smartfonie jest zarazem na całym świecie. Rozumieją Państwo, że w tej chwili jakby wyrażam takie nasze wspólne doświadczenie współczesności, że nie można się cofnąć do tego modelu regionu czy heimatu, który został przewrócony do góry nogami w XX wieku. Raczej czeka nas ucieczka do przodu, szukania nowego rozwiązania, takiego, które byłoby też atrakcyjne dla tych, którzy tu przyjadą, się osiedlą, dla tych innych, którzy tu mieszkają, dla młodych pokoleń, które myślą trochę inaczej, które są jakby poniekąd obywatelami, obywatelkami świata. Za pośrednictwem czasami technologii, a czasem bezpośrednio, przez doświadczenia, podróże, kontakty. Więc taka, można powiedzieć, reliktowa konstrukcja regionu, jak ta utracona w 1914 roku na Śląsku, rzucam tylko taki przykład, jest chyba nie do utrzymania. Ale trzeba więc zawalczyć o to, żeby w tej tradycji osadzić coś, co przyciągałoby do regionu współczesność, współczesne pokolenia. I wychodząc od nowego regionalizmu, biorę przede wszystkim pod uwagę to, że trzeba się zderzyć z czymś takim jak doświadczenie postnarodowości i wielokulturowości, ale nie traktowanej tak jako jakby element konfliktowy, tylko element budowania takiej jakby wspólnej, szerokiej kultury regionu. Patrząc na Dolny Śląsk, ja widzę kilkanaście mniejszości narodowych i etnicznych, które tam do dzisiaj mieszkają i kultywują swoje kultury. I kiedyś, dawno temu, w Stowarzyszeniu Osób Narodowości Śląskiej we Wrocławiu witaliśmy osoby, których pochodzeniem łączy je z niemieckością, z polskością, ale były też osoby, które zupełnie inaczej się identyfikowały. I czy tym osobom można by odmówić tożsamości śląskiej? Już nie. No to jest, powiedzmy, trzecie czy czwarte pokolenie urodzone w regionie, które się utożsamia z Dolnym Śląskiem. A zatem jakby trzeba uznać, że śląskość, czy ten region musi wchłonąć tę identyfikację, to pochodzenie, te tradycje, to myślenie. Tak? Bo jeśli nie wchłonie, to do końca pozostanie tym postrzywanym, sztucznym Frankensteinem. Wchłonąć, co znaczy? Nie znaczy zunifikować, po prostu stworzyć taką platformę obywatelską, polityczną, prawną, dyskusyjną i właśnie postnarodową, w której te wszystkie wartości kulturowe, te różnice będą atrakcyjne. Na nich będzie można budować po prostu taki region na miarę współczesności. Coraz mniej miejsc na świecie jest jednolitych, integralnych, esencjonalnych pod względem kultury, pamięci. Ludzie coraz bardziej są wymieszani.
ludzie podróżują, ludzie się stykają, łączą się w nowe grupy zawodowe, w nowe rodziny, w nowe społeczności. Czeka nas właśnie to, że jakby trzeba będzie mieć taki model regionu, który będzie w stanie wchłonąć te wszystkie zmiany. A zatem postnarodowość i transnarodowość mogłaby być obietnicą, że będziemy umieć włączać te wszystkie inności, odmienności do dziedzictwa, do kultury, do zasobów, do tego, co najcenniejsze w regionie. No. I w związku z tym na przykład regionu nie można moim zdaniem zbudować na czymś takim jak język etniczny. Jeden język. Śląska na tym się nie da zbudować. Śląsk gada wieloma językami od zawsze. Gada dialektami niemieckimi, dialektami słowiańskimi. Gada swoimi językami domowymi, rodzinnymi. Gada językami pogranicza, które są przecież bardzo jakby takie chłonne na wpływy różnych idiolektów. I to trzeba by zachować. Nie da się zbudować na przykład na jednej tradycji religijnej. Popatrzmy jakby na historię naszego wielkiego regionu. Ileż tu było herezji, buntowników religijnych. Tu ludzie płonęli na stosach. No w takiej Nysie na przykład, prawda? To było jedno z centrum prześladowania heretyków. Oddajmy im także ten honor, że to też jest wielka śląska tradycja. Właśnie tego poszukiwania bardziej autentycznej tożsamości. Herezji i mniejszości religijne poprzez język religijny często wyrażały bardzo wiele różnych postulatów politycznych, społecznych, równościowych. No, kiedy kilkanaście lat temu, dzięki publikacjom Andrzeja Sapkowskiego, tak w badaniach literackich zaczęto więcej mówić o tradycji husyckiej. Jak ogromna i ważna dla Śląska jest to tradycja. Ile, proszę Państwa, jeszcze śladów pozostało po wojnach husyckich, w ruinach zamków sudeckich. Dalej, wojna 30-letnia. No przecież jedna z najważniejszych w Europie Środkowej i dla Śląska być może najważniejsza w dziejach. Wojna 7-letnia i wojny śląskie. Ja mówię o tej części historii, która jest trochę, można powiedzieć, na marginesie głównego nurtu polskiej pamięci narodowej, ale dla Śląska jest ogromnie ważna, ale nie jest to przecież historia głaskania się po głowie, tylko strasznych, okrutnych walk. Czystek etniczny, to pędzeń, przemocy religijnej, przemocy symbolicznej, pozbawiania nazwisk, pozbawiania majątków, opustoszałych miasteczek. W niektórych miasteczkach na Dolnym Śląsku po wojnie 30-letniej pozostało kilkanaście żywych osób. To nie były tylko działania militarne, ale też epidemie, które towarzyszyły tej wojnie. Więc budując na czymś takim, musimy rozumieć, że zawsze ten proces tak wyglądał i my nie unikniemy tego, żeby rozwiązać kwestie różnic. Trzeba je scalić właśnie pod tym parasolem wielkiego pojemnego regionu. Takiego, w którym naprawdę nikogo nie musimy przymuszać, żeby tak samo wierzył jak my, tak samo mówił jak my, tak samo myślał jak my i tak samo głosował jak my. Ale zgodzić się trzeba do pewnych fundamentalnych spraw, że razem dbamy o dziedzictwo kulturowe, uczymy się całej wielonurtowej prawdy i pamięci o regionie. Walczymy też jakby o miejsce regionu w Europie Środkowej, niekoniecznie w państwach narodowych, ale właściwie każdy wielki region Polski gdzieś tam granicami wykracza trochę dalej. Górny Śląsk na południe wykracza poza granicę Polski. Dolny Śląsk na południe i na zachód wykracza poza granicę. Po niemieckiej stronie są Ślązacy. Ostatnio kilka razy bywałem w Kielcach. I w polskiej takiej nomenklaturze historycznej często się mówi, że to są po prostu Łużyce. Tak, to są też Łużyce górne. Ale zarazem, no od wojen napoleońskich w zasadzie tworzy się tam tożsamość śląska. To już minęło 200 lat i oni też mają prawo nazywać się Ślązakami. I tak się nazywają i kultywują tradycję śląską. Dbają o zabytki śląskie, wydają książki śląskie, organizują festiwale śląskie. I tam jest też najlepszy śląski Kindermarkt na świecie, jaki istnieje, gdzie można zjeść to, co zawsze się na Boże Narodzenie na Śląsku zjadało, wypić i zobaczyć zamiast choinki oryginalną, tradycyjną tą konstrukcję Lichtenberg, która na Śląsku stała jeszcze przed, zanim wprowadzono choinki. Także każdy z tych regionów wykracza gdzieś poza granicę i musimy się z tym jakby zgodzić i budować taki region właśnie otwarty
wielonurtowy, wielokulturowy, o wielu wątkach pamięci. I chciałbym dodać jeszcze jeden element tego myślenia noworegionalistycznego, o którym się zapomina, że region to jest ojczyzna czy heimat, nie tylko ludzi. To są po prostu, to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się z materią nieożywioną, z przestrzenią, ze zwierzętami, z roślinami. Właśnie to wtargnięcie antropologii, o którym mówiłem na początku, sprawiło, że zobaczyliśmy, uwierzyliśmy, dotknęliśmy, że jakby dziedzictwem regionu i tym, co tworzy na przykład nasze myślenie o małej ojczyźnie, o hejmacie, są na przykład pomniki przyrody. Ileż takich wspaniałych drzew i miejsc zielonych decyduje o tym, że właśnie tak myślimy na przykład o górnośląskości, dolnośląskości, podlaskości czy pomorskości. Ja przez ostatnie lata jeździłem po całym regionie i wyszukiwałem drzewa pomnikowe i drzewa pamiątkowe, które jakby są tak samo cenne, jak najważniejsze jakby zamki, pałace, czy na przykład jakieś zbiory muzealne w muzeach Wrocławia czy Rybnicy. I pojechałem odwiedzić Cisem Rykowski, najstarsze, jedno z najstarszych drzew Europy Środkowej, które rośnie w Henrykowie koło Lubania, na pograniczu Śląska i Łużyc, po polskiej stronie granicy. Cis wykiełkował w czasach Karola Wielkiego. To drzewo ma 1270 lat i ciągle żyje. Ono wykiełkowało, kiedy nie było jeszcze państwa polskiego, kiedy na tych ziemiach nie było jeszcze chrześcijaństwa. To drzewo jest świadkiem, że jakby ta część dziedzictwa przyrodniczego jest również niesamowicie, niezwykle istotna w budowaniu tożsamości regionalnej. Odwiedzić to drzewo, to dotknąć historii regionu poza historią narodową, poza historią religijną, poza historią publiczną, społeczną, tylko właśnie taką najgłębiej zakorzenioną w przyrodzie. Dalej, pojechałem odwiedzić dom, który po wojnie nazwano imieniem Napoleona. On rośnie na północy Śląska, koło zaboru, niedaleko Zielonej Góry. Tak to jest Śląsk, ciągle Śląsk. Ten dom przed II wojną światową nosił imię Teodora Szubego, wybitnego wrocławskiego botanika, nauczyciela, który około 1905-1906 roku na rowerze objechał cały Śląsk, dolny przede wszystkim, ale też górny. W tym znaczeniu to była przede wszystkim Opolszczyzna. I zbadał, opisał najważniejsze pomniki przyrody, w tym drzewa pomnikowe. No i setki tych drzew opisał, dzięki temu nawet po tych, które już nie istnieją, zostały jakieś ślady. Zebrał także legendy, podania miejscowe na temat tych drzew, pokazując, jak poprzez właśnie historię tych żywych roślin docieramy do historii regionu. Tej takiej głębokiej, ukrytej, która czasami nie była na pierwszych stronach gazet ani podręczników historycznych. Księżna Hermina von Karola w 1925 roku nadała temu dębowi imię właśnie Teodora Szubego po śmierci tego wielkiego botanika. Po II wojnie światowej ktoś oderwał tablicę pamiątkową i przekrzczono drzewo, nadając mu patronat Napoleona. Tak, widać, że tutaj zderzenie takich narracji, taka kontrnarracja. Kim jest Napoleon w pamięci śląskiej, niemieckiej, a w pamięci polskiej, prawda? To jest antagonizm, takie ideologiczne zderzenie. No, niestety dom został podpalony i dzisiaj są tylko resztki, ale ciągle te resztki trwają i przypuszczalnie jeszcze przez dziesiątki lat będą leżeć jako taka pamiątka tej wielkiej historii. Dotknąć to miejsce, być tam, zobaczyć, posłuchać tych opowieści, przeczytać tę historię, to znowu wejść właśnie w to życie regionu, w tą żywą pamięć. I trzecie takie wielkie drzewo, jedno z najważniejszych na Śląsku, to Dąb Krobry. Dawniej, przed II wojną światową, po prostu dike Eiche, gruby dąb, w Piotrowicach koło Przemkowa, na skraju Boru Dolnośląskich. To drzewo też zostało podpalone kilka lat temu. No tu duży znak zapytania. Wandalizm, głupota, celowe podpalenia. Te dęby miały po 650, 700, kilkadziesiąt lat. Większe były i starsze niż dąb Bartek rosnący Świętokrzyskiem. Były bezcennym zabytkiem dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Śląska, świadectwem o historii tego regionu i głębokim zakorzenieniem w przeszłości.
przed państwami narodowymi, przed jakby zmianami granic, przed uszyciem tego Frankensteina, kiedy granice były jeszcze jasno wypisane i wiadomo było, gdzie kończy się Śląsk, gdzie zaczyna Brandenburgia, gdzie kończy się Śląsk, gdzie zaczynają się Łużyce. Te dęby były strażnikami tych granic. One dokładnie w tych miejscach rosły, gdzie jakby coś ważnego się działo w granicach regionu. To tak jakby wspominając Państwu o moich badaniach, chcę wskazać, jaki jest mój kierunek myślenia o nowym regionie. O tym regionie bardzo pojemnym, otwartym i na różne kultury, i na różne historie, różne pamięci, ale otwartym też na różne byty i różne formy życia w regionie. Ja jestem Ślązakiem, ale kiedy patrzę na Cisk Henrykowski, to wiem, że to jest też jakby obywatel tego regionu. No, starszy o tysiąclecie ode mnie. I dobrze. I każdy jakby kto w tym regionie chciałby szukać zakorzenienia tożsamości, nawet jeśli się nie zgodzi z pewnym projektem ideologicznym, nie zgodzi się z projektem, nie wiem, kulturowo-religijnym, nie pasuje mu historia, ale kiedy stanie obok tego majestatycznego drzewa o tysiącletniej historii, to tutaj też jest jakiś wątek możliwego zakorzenienia. I kończąc, podsumowując, wrócę do tej historii noblistów śląskich, no przede wszystkim pochodzenia niemieckiego. We Wrocławiu, w ratuszu, w Starym Ratuszu jest coś takiego, jak można powiedzieć potocznie, Hall of Fame, taki panteon wielkich Wrocławian i Ślązaków, i tam są popiersia, poczynając od księżnej Jadwigi Śląskiej, ta też była Niemką z pochodzenia, ta przez wielkich pisarzy, naukowców, noblistów. No tych noblistów jest tam 10, dodając Olgę Tokarczuk, która też urodziła się na północnym Śląsku, to kolejna nobliska jest. I odsłaniając jedno z tych popiersi, prezydent miasta powiedział, że oto wybitni właśnie Wrocławianie, Dolnoślązacy, a wtedy konsul generalny Niemiec, to we Wrocławiu jest konsulat generalny, powiedział, no też ich czcimy, bo to nasi. A wtedy przewodniczący gminy żydowskiej we Wrocławiu odpowiedział, że i my też ich uważamy za naszych. Tak, bo rzeczywiście byli Ślązakami, Wrocławianami, Niemcami, Żydami, a często jeszcze pochodzącymi z różnych innych obszarów Europy Środkowej. No Dolny Śląsk był takim tyklem, w którym najwięksi ludzie, najwięksi Ślązacy często się nie urodzili na Śląsku, tylko przyjechali z Berlina, z Hamburga, wielcy architekci, tacy jak Max Berg, no, z różnych stron Europy Środkowej. I wtedy ten region ich przyjął. I oni temu regionowi zostawili, zbudowali to, co najlepsze. Więc tłumacząc się, że ja uprawiam poniekąd humanistykę taką zaangażowaną, z jednej strony ratunkową, że jeżdżę i opisuję to, co ginie i jest zagrożone, a od opisu jeden krok do tego, żeby zorganizować działanie społeczne i uratować na przykład zamek, pałac, tamę, stary cmentarz ewangelicki, albo właśnie drzewo pomnikowe. I humanistykę zaangażowaną w tym sensie, że trzeba ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, nie tylko w ścisłym sensie naukowym, ale takim właśnie w sensie agitowania do emocji, do wspólnoty przeżywania, do bycia w tym samej przestrzeni, choćby przyrodniczej, że to jest też nasze. I to jest najszersza rama, w której się możemy zmieścić. I wszystkie te właśnie powstrzymane antagonizmy przeszłości, żale, czy to u nas byłoby, prawda, do takiej mniejszości, w tej części Śląska, do innej mniejszości, do jakiegoś podregionu przyszytego sztucznie politycznie, to można zaimplementować właśnie do takiego postnarodowego regionu na ścieżce właśnie szukania tego wspólnego, elementarnego doświadczenia. Istotniejszego przecież niż może doświadczenie polityczne czy doświadczenie narodowe. To doświadczenie namacalne, takie, bo heimat, kończąc, jest zawsze zakorzeniony przecież w tym, co dotykalne, co bliskie, co jest jakby w skali horyzontu. Bez wielkiej ideologii, bez wielkiego dyskursu. A w skali horyzontu jest nasza przestrzeń, miejsce, budynki, inni ludzie, zwierzęta, rośliny, niebo nad nami. Jeżeli właśnie to podejście poststrukturalne pozwala mi tak myśleć o regionie, to uważam, że to ma sens. Że właśnie takie myślenie o regionie coś otwiera i daje pewną szansę wyjścia z tego. No, czujemy wszyscy, że jesteśmy w punkcie zwrotnym myślenia o regionalizmie. To może jest ten moment historyczny.
Trzeba szukać dróg dobrego wyjścia z tego gorącego punktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Proszę państwa, czy są jakieś pytania? I tu kolega z Wilanowic. Tima, tyle, nie wiem, jak powinienem się przedstawić właściwie po wilanowsku czy po... Sobie Tima, fundektor z Wilanowic, ale ja chciałem się odnieść do tego, co pan profesor powiedział o tej inkluzywności tej śląskiej tożsamości, że żeby zbudować ten region, trzeba być takim, żeby wchłaniać, a nie się odgradzać. Ja myślę, że warto dać pozór na to, co się dzieje po wschodniej stronie rzeki Białki. My tu mianujemy Białka, a po polsku się to mianuje rzeka Biała. To znaczy, to jest region, tak, miasto Bielsko-Biała, Bielsko jako Śląsk Cieszyński, Biała jako Małopolska. Teraz piję moc takich dyskusji na Facebooku i tam się wszyscy radzą, że kto jest Śląsk, kto nie ma, bo tu jest ta rzeka i ci za tą rzeką nie są, a są gdzieś, a nie, bo to był Śląsk Oświęcimski, wiecie, wszyscy są Śląsk. Bo to są jakieś organizacje, które walczą o to, żeby tam nazywać, to jest Małopolska, jak nie są po tej zajdzie, a w ogóle Śląsk Cieszyński to też nie jest Śląsk, bo coś tam. Tak? Te moc tych takich dyskusji. Ja myślę, że może warto na to spojrzeć tak właśnie jako takie pogranicze. I jeśli ktoś się, nie wiem, w Cieszynie czy w Skoczowie czuje, że jest nie Ślązakiem, bo coś tam, no to trzeba mu to oddać. Tak? A jeśli znowu ktoś się po tej stronie wschodniej rzeki Białki czuje Ślązakiem, w Kathausu mamy, tak? Taką dawniej wie dzisiaj Tajla Bielska Białej, kaj się gadało po niemiecku, gdzie mieli też taka tożsamość, myśl, też to ma Śląsko, tak? Czy Wilanowice, które są taką jakby wyspą jeszcze czegoś innego, ale gdzieś przynajmniej z mojego doświadczenia się zdarza, że bliżej do Śląska jak do Małopolski. Częściowo, tak? To też wszystko zależy od kontekstu i tak dalej. Ja myślę, że to też warto też, jak tutaj jest moc tych śląskich działaczy, to właśnie chciałbym na przykład tak zaapelować, że moc się pojawia na przykład takich map, które sugerują, że na przykład wy za tą rzeką Białą, wyście nie są już Ślązaki i co wy w ogóle od nas chcecie, tak? Tu powinna być granica i w ogóle przejście graniczne. Niestety tak też się zdarza i myślę, że właśnie to, co pan bardzo powiedział, to, że trzeba wydać na coś pozytywne. I się cieszyć, że ludzie spoza Śląska się też chcą czuć Ślązakami, albo nawet się czuli przez pokolenia, niż właśnie się odgradzać i tworzyć jakieś tam, nie wiem, strefy wpływów i tak, taki mój trochę komentarz. Bardzo dziękuję za tę uwagę. No, bo po pierwsze myślę tak samo, że Śląsk albo będzie przyciągać ludzi, będzie jakby mieć ogromny taki potencjał jakby, no, atrakcyjności regionalnej, no albo skostnieje. A druga rzecz to ta rzeka, Białka, czy jakby w przypadku mojego doświadczenia Odra, prawda, ta śląska rzeka domowa, wielka, która jest truta w ostatnim czasie, ginie. Tak? Jak wiele osób zaangażowało się w ratowanie rzeki i jakby przywracanie jej do stanu poprzedniego i jakby apelowanie o to, żeby rzece Odrze nadać podmiotowość. To znaczy, żeby traktować ją jako istotę żywą, a nie jako ściek, nie jako martwy ściek. I jak przy tym uwolniły się takie dobre emocje, że ludzie nagle przestali pamiętać, że Iksiński to, skąd on przyjechał z Częstochowy, to nieważne. Że Iksiński staje razem z nami w błocie i wyciąga szlam z Odry. I widać, że tę rzekę kocha tak jak my. No i to jest takie jakby łączące, wspólnotowe. Na tym można budować potem kolejne stopnie tożsamości regionalnej. Ale twarde zakorzenienie jest zawsze w tej ziemi, przy tej rzece, przy tym lesie, na tej ulicy, na tym podwórku. O tym właśnie jakby poucza nowy regionalizm. Nie szukajmy jakby rozwiązań, które przyjdą z Warszawy. Tam coś spotkają się panowie w garniturach i coś tam ugotują. Nie, nie, nic z tego nie da. Tu ratując, pomagając, ocalając coś, naprawiając, odbudowując, tu zbudujemy wspólnotę. Dziękuję. Panie Tomek Świerczyk, proszę. Ja tutaj właśnie mam pytanie co do regionalizmu, bo jak wygląda regionalizm po naszej zajdzie Śląska, to każdy wie raczej, ale właśnie też bywał u was tam we Wrocławiu, w Dolnym Śląsku i też widzę po znajomych tam, że faktycznie ten regionalizm u was się faktycznie tworzy i kreuje. Jakby mógł pan opisać ten regionalizm, który się u was tworzy, czym się on cechuje, jakby to powiedzieć, co jest takiego charakterystycznego dla waszego regionalizmu, jeśli można o to spytać. No tak, tak, tu oczywiście każdy regionalizm jest trochę inny, bo
bo jest zakorzeniony w konkretnym miejscu, które jest inne i na bazie pewnej historii, która jest dla mnie historia regionalna i lokalna jest taka najbardziej autentyczna niż ta pisana z punktu widzenia wielkich struktur państwowych. No i regionalizm dolnośląski, no to oczywiście z jednej strony badania naukowe i w kilku uczelniach i są różne pracownie. Ja sam założyłem pracownię badań regionalnych, która właśnie poststrukturalnie integruje różne badania humanistyczne na temat Śląska i innych regionów, porównawczo z innymi regionami. I blisko współpracujemy na przykład z Podlasiem albo właśnie z Uniwersytetem Zielonogórskim i dobrze nam idzie. Jakby, to jest jakby ta podbudowa taka naukowa, bo przecież to, co myślimy o regionie, to nie może być całkowita fikcja. To musi mieć takie zakorzenienie też pewnej takiej wiarygodnej dla ludzi wiedzy. Prawdziwe w takim sensie antropologicznym jest to, co odpowiada na nasze potrzeby doświadczenia, co wymaga ugruntowanej społecznej zgody. To jest taka głęboka prawda. I nauka czasami staje na wysokości zadania i wspiera tę głęboką prawdę. A druga rzecz, ten społeczny regionalizm. To jest może temat jeszcze ciekawszy. Na Dolnym Śląsku można powiedzieć, że odrodził się w pełni dopiero po 1989 roku, dlatego że do tego momentu był to region pod butem kolonialnym. Ja zdaję sobie sprawę, że Państwo na Górnym Śląsku mają zbliżone doświadczenia, ale jednak znaczna część Górnego Śląska znalazła się wcześniej w państwie polskim i trochę ten proces inaczej przebiegał. Dolny Śląsk został zajęty przez Armię Czerwoną, zdobyty, ziemie zdobyczne, ogołocony, doprowadzono do czystki etnicznej, a potem jakby decyzją dyktatora przekazany tej nowej Polsce, przesuniętej na zachód. Granice, które wyrysowano, są granicami właściwie sztucznymi. Poza tą, która biegnie z Urzędem Wyższego Łańcucha Sudetów, to taka starsza granica, no to ta granica na Nysie Łużyckiej, no to jest narzucona granica. I w ramach tej takiej nowej struktury, całkowicie sztucznej, oderwanej od przeszłości, podważającej wszystko, co stanowiło o wartości tego regionu i jego sąsiedztwie, trzeba było budować od zera. A jednocześnie region był niezmiernie eksploatowany, kolonialnie eksploatowany przez cały okres PRL-u. Co się dało, to okradano, wywożono, niszczono albo podpalano. Z drugiej strony, to jakby była też taka sytuacja, w której no, ten region trzeba było właściwie w wielu miejscach od zera odbudować. Dajmy, kto to zrobił? No, ludzie, którzy tam się osiedlili. To jest jakby ich ogromny też dorobek i zasługa. Ale jakby czas nie stał w miejscu. Kolejne pokolenia, które rodziły się właśnie tu, w tej przestrzeni, obok tego drzewa, przy tej górze nazywanej Ślężą czy Sobótką, z widokiem na to miasto, w tej kamienicy, obok tego zamku czy pałacu, nad tą rzeką, odkryły, że to jest ich ziemia, że nie mają innego hajmatu. Czyli ja nawet wolę używać takie łużyckie określenie niż hajmat, domowina. No, ono tak brzmi bardzo, bardzo jasno, domowina, ten większy dom. No to domowina na Dolnym Śląsku została odkryta przez tych, którzy tam się urodzili, wychowali przez następne pokolenia. I po kilkudziesięciu latach to poczucie przynależności też przełożyło się na poczucie odpowiedzialności za to, co nasze wspólne i że albo to uratujemy, albo nie mamy nic. I zaczęto jakby martwić się o to, dlaczego zamek jest w ruinie, dlaczego jakby biblioteka, stara biblioteka na przykład pałacowa jest rozkradana, dlaczego ktoś wycina park pałacowy i coś tam jeszcze. Więc ta rzecz etyczna doszła tam w pewnym momencie. I wreszcie powstanie czegoś takiego jak taka, jakby można powiedzieć, alternatywna, niesterowana jakby odgórnie, ani centralistycznie komunikacja społeczna za pomocą współczesnych mediów elektronicznych. Nagle się okazało, że tysiące ludzi na Śląsku ma jakieś dokumenty, ma jakieś wspomnienia, zdjęcia, coś wie, coś znalazło, dotarło w podziemiach górskich, coś odkryło. I oni zaczęli się przez tak zwane sociale dzielić z innymi ludźmi tym. Tworzyć strony, organizować się też tak stacjonarnie, różne kluby, towarzystwa, grupy rekonstrukcyjne. Niezależnie od tego, czy ktoś im pozwalał, czy nie, czy ktoś płacił, czy nie. Czy ktoś słyszał o tym jakby
w jakiejś instytucji rządzącej, czy nie. Po prostu zaczęli robić swoje. I nagle masa krytyczna zrobiła się tak ogromna, że prawie każda mieścina na Dolnym Śląsku, nie mówię tego pejoratywnie, tylko chodzi mi o skalę, w powiecie, po prostu w gminie, znajdują się ludzie, którzy się interesują, pasjonują regionem i odkrywają. I czasami to się zaczyna od tego, że ktoś pójdzie do biblioteki i znajdzie jakiś stary druk i sobie to tłumaczy i dowie się, ojej, to tu było, w tym miejscu, gdzie ja żyję. To... I nikt o tym nie pamięta już poza mną. Ja muszę się tym zająć. Albo to się dzieje w taki sposób, że ludzie nagle szukają poprzez internet, poprzez kontakty, jakieś spotkania ludzi myślących podobnie, którzy chcieliby się zaangażować w ratowanie, odbudowanie czegoś. Także to jest bardzo takie, powiedziałbym, elementarne, oddolne, społeczne, związane z konkretną przestrzenią, bardzo bliską. Tak jak profesor Andrzej Zawada powiedział, że żyjemy, tak naprawdę żyjemy, każdy z nas żyje w zakresie powiatu. Oczywiście znamy inne światy, wyjeżdżamy, orientujemy się, ale to, co jakby nas tworzy, najczęściej tworzy nas w zasięgu horyzontów, to co bliskie. I ten regionalizm na Dolnym Śląsku, oprócz tego naukowego, takiego ogólnośląskiego, ten społeczny ma taki właśnie powiatowy wymiar i ja uważam, że to jest najlepsze. Właśnie w granicach powiatu najwięcej da się zrobić i to jest najbardziej autentyczne i też łączące ludzi. Bo ludzie na Dolnym Śląsku jakby jeszcze kilkadziesiąt lat temu czuli, że są wszyscy skądś, z różnych stron. Ci następcy, kolejne pokolenia, które zajmują się właśnie wspólnym dziedzictwem na przykład powiatu, czują, że są wszyscy razem w jakimś miejscu i wszyscy razem działają w imię czegoś wspólnego. No i to jednoczy lepiej niż jakikolwiek ukaz polityczny. Są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, bardzo dziękuję panu profesorowi za wspaniały wykład. Wykład, który zawierał bardzo dużo istotnych elementów dla całego Śląska de facto. I bardzo się cieszę, że to, co wydaje mi się, że wybrzmiało z tego wykładu, to jak wielka jest potrzeba tego Śląska inkluzywnego, czyli właściwie idei, która też nam jako Regiosowi przewodzi. Bardzo się cieszę też, że w takim licznym gronie się tutaj spotkaliśmy i tak różnorodnym gronie, bo właśnie biorąc pod uwagę ekskluzywność, o której wspominaliśmy, to poza ludźmi stąd, z aglomeracji związanych jakkolwiek ze śląskimi środowiskami, mamy tutaj przedstawicieli między innymi właśnie Wilanowic, czyli wspomnianej miejscowości należącej wcześniej do Bielskiej Wyspy Językowej, już z tej prawej strony rzeki Białej, czyli z Małopolski. Cieszę się, że profesor Browarny przyjechał do nas z Wrocławia, że patrzymy maksymalnie szeroko na tą ideę. Temat bardzo ciekawy, bardzo dziękuję za ten wykład. Bardzo dużo wątków widziałem, można w ogóle jeszcze osobne wykłady robić, domowina, kwestia Gerlitz oczywiście, gdzie też pan profesor o tym wspomniał. Bardzo ciekawa rzecz, że Muzeum Śląska znajduje się po tej niemieckiej stronie, a teraz po polskiej stronie pamiętam, że znajduje się Muzeum Łużyckie, prawda? Więc to też obrazuje.